Dzień dobry widzowie, witam w następnym odcinku. I tak, widzieliście czy nie widzieliście, pościg wrzuciłem na nasz fanpage odnośnie kodu rabatowego Bizon 7 na stronie Zenox. Do końca sierpnia kod będzie ważny. Zapraszamy Was do na stronę naszą facebookową, na Instagramie też opublikowałem. I co? Mamy założony rozdzielacz. Tu. Wczoraj założyliśmy, ale kamery Stachu nie wziął i nie nagraliśmy. Kupiłem też filtr. O, proszę bardzo, nowy. Ten jest papierowy po zewnątrz, a ten był stalowy. W lokalnym sklepie, bo będziemy testowali dzisiaj ten rozdzielacz, jak działa. To sobie wyczyścimy. No i tak, to jest nowy filtr. To jest stary. Mamy tu jedną bańkę oleju, drugą zostawię na razie. Jak będzie wszystko ok, tutaj to dolejemy resztę. Ja zakładam te dźwigienki, rozdzielacz założyliśmy. Założyłem też wczoraj tu zaślepki te kapselki, uszczelniłem je tak samo. Tutaj przygotowałem pokładeczki i tak. Zachęcam do skorzystania, jeszcze powiem wam tu z kodu rabatowego naszego. Mam nadzieję, że będzie to takie fajny bonusik dla was. Za podziękowanie będzie w ramach takiej wdzięczności, że nas oglądacie. Możecie sobie skorzystać z kodu, jak będziecie chcieli coś zakupić. Tak naprawdę na cały asortyment do Bizona. Tu nie ma problemu. Widzicie, ja dzisiaj w bluzie rolnikowo. No i co jeszcze? Chciałem was zaprosić, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, bo widzę, że wiele osób jest widzów bez subskrypcji. Fajnie będzie, jak zasubskrybujecie i będziecie mogli śledzić dalsze działania z tym sprzętem. Telefonem nagrywam, bo Stachu kończy się na kosy zbierać, bo jutro ma padać, jak widzicie, pogoda jest popsuła się trochę, ale dobrze, bo jutro ma popadać. Dla zbóż to jest duży plus. Pyk, pyk, pyk. Ktoś tam trąbi. Ja wam pokażę. Tu na początku liche, ale tam dalej. O, tu się zaczyna fajne przeżyto. Tylko że co? Pryskałem 2 razy na wiosnę na chwast i się gdzieniegdzie tu miotła mi pokazała. Tu ja rozumiem ten kawałek taki, o tu. Dotąd tu były ziemniaki rok temu i to może przez to tak być, ale no tak to zboże ładne. Zapalimy kombajn, to się przejedziemy, wszystko będzie działało jak należy. Wspomaganie, tak dalej, to przejedziemy się kombajnem. Przemieli trochę olej w zwolnicach, sprawdzimy, czy się tu leje, czy nie. I pojadę, pokażę wam zboże od razu. Może znowu do tego czasu dojedzie z Piotrusiem. Biorę się za zakładanie pierw tych śrubeczek, kap i tych węży do rozdzielacza. Złożymy sobie filtr, wlejemy olej, odpalimy i będziemy działać. Dobra, zachęcam do łapkowania naszych filmów, bo ostatnia aktywność spadła. Miło będzie, jak będziecie tam w miarę aktywni. W komentarzach też będziecie pisać opinie, doradzać. Fajnie, niektórzy ludzie pomagają, doradzają. Cieszymy się z tego, niektórzy piszą o swoją opinię też. Szanujemy za to, lajkujemy, odpisujemy praktycznie na każdy komentarz, także jak jesteście aktywni, to bardzo nam miło, tak? Bo wiemy, że ta społeczność jeszcze żyje. Także co? Działamy i widzimy się za chwilę, jak to złożę, bo nie mam jak nagrywam. To jest ciężka robota. Uch. No, tankujemy jeszcze robkę. Bo sucho w baku. 20 akurat będzie na przejechanie. Ale spada. Będzie, żeby przejechać do Stacha, bo będziemy następnym razem przyjeżdżali do Stacha. To może pewnie jeszcze na tym tygodniu, żeby wyciągnąć zbiornik właśnie, żeby go wyczyścić. A Karol tu wyciera olej, który rozlał. Oczywiście jakbym nie rozlał, to nie byłbym sobą. Trochę mi się rozlała, bo mi się bańka ślizgnęła. Od 20 lałem i tak to jest właśnie. Trochę wytrzemy, to chociaż zaimpregnowane będzie, nie będzie rdzewieć. Dobra, szmata to się już nadaje po tym oleju. I tak, kranik wymieniony. Założony. Tu był nowy rok temu. Czujnik obrotów. Ten czujnik, ten przekaźnik obrotów tu wymieniony. Mamy co prawda regenerowany. Rok temu kupowaliśmy, ale on nie pokazuje dobrze, jak sam widzieliście. Od razu przetestujemy go. Dobra, zatankowane. I co teraz zostało? Odpowietrzyć dziada. Opa, ja was tu postawię bokiem i będę działał. Teraz mówił. Zanim zaciągnę paliwa ze zbiornika, jak to zleciało, to chwilę minie, a jeszcze zanim to będziemy czyścili bak, to wam pokażemy, gdzie będziemy montowali ten zaworek
do paliwa zwrotny, żeby nie powracało. Wytrzymało się nie w układzie. O rany boskie, zapompuje się. No coś tam przybywa, czuję, że woli się nie rośnie. Będę musiał go trochę opowietrzyć, zanim go odpalimy. Sprawdzimy, czy wszystko jest ok, czy ten rozdzielacz się nie leje, to się przejdziemy od razu. No tak. No nic, drodzy widzowie. Ja pompuję tutaj, zaraz się widzimy, jak się odpowietrzy. Idę wam pokazać moje zboże jeszcze, bo obiecałem wam, że pokażę, ale tu nie ma bardzo co pokazywać teraz, bo pryskałem dwa razy na chwast i ile mi metły powychodziło w zbożu, jest nieprawdopodobne. I to są place takie, że jest mietła i tu jest takie odcięcie, zaraz będzie. Tu lepiej to wygląda, tu jest o wiele, tu jest najładniejszy przężyto ze wszystkich tutaj pól. Jeszcze na tej dzierżawie jest bardzo ładne. Widzicie, kłosy są przężytka. Zapomniałem, jakie to jest przężyto. Na pewno to nie jest Tadeusz. Kwitnie sobie. Robiona była te dwójka. Te trójki tu nie robiłem. Ogólnie jak na 300 kilo nawozu, które dostało 150 kilo saletrosanu i 150 kilo saletry. To jest nawet zacne. No tu od brzegu jest słabsze, bo tu jest najgorsza ziemia, ale tam przechodząc 2 metry dalej jest potężna ziemia, ale nie wejdę w zboże, bo padało dzisiaj u nas. Padało znowu u nas i co? Czuć już taki piękny zapach dojrzewającego zboża. O, widzicie, tu jest to pole, jest dość gęste bardzo mietło i to jest odcięcie, dosłownie jak linijką byś odciął. Nie wiem, czym to jest podowodowane. Dwa razy pryskałem na wiosnę. Pryskałem chwastoksem nowym Trio 390 na wiosnę, a później pryskałem Camaro. Widzicie, tu na przykład tej mietu nie ma. Jest tylko owiec głuchy, który tego też nie powinno być. No i Don Juan jest nawet dość ciekawy. No to się nie nastawiam na jakieś turboplony w tym roku. Ustawa, wiele zboża są ładniejsze, bo on wiele więcej w nie zainwestował, tak? No ja tu nie nastawiam się na turboplony. O, widzicie, tu jest odcięcie i tu już mnie tu nie ma. Nie mam pojęcia. I mówię, u Stacha są bardzo ładne zboże, chyba najładniejsze, jak do tej pory były. Pobije się to przężyto, które już u Stacha pobije poprzedni rok. No myślę, że tu też nie będzie źle, bo oprócz tego tu, pokażę wam, tu taki kawałek dotąd jest sam piach. Tu jest najgorsza klasa ziemi na wszystkich moich polach. I tam dalej już jest lepsze. W środek błonu, jakbym wszedł, to naprawdę jest potężne, piękne przężyto. Ale no nie wejdę, bo mokro. A ile wam pokazać ubin mój, który jest najpiękniejszy, jaki kiedykolwiek widziałem. Nawet na polach gdzieś, które widziałem po drodze, czy gdzieś się zatrzymywałem, czy gdzieś indziej na innych wioskach. Nie było takie ładne. No naprawdę powiem wam, że ubin jest mistrzostwo świata. Idziemy. Mokro w klapeczkach. Przepiękny jest ubin, nasiona go sobie zasiałem. Zobaczcie. Ło! Jaki jest, kurde, wielki. Ten ubin jest prawie po kolano. Jest normalnie niesamowite, jaki to jest ubin. Zobaczcie. Ja wam pokażę tutaj, próbuję, postaram się wyrwać. O, nie wyrwę. System korzeniowy zrobił dość wielki. No nie wyrwę, nie ma szans. Nie ma siły, żeby to wyrwać po prostu. O, jest, udało się. Zobaczcie. To jest, jaki jest wielki krzak. To jest system korzeniowy ubinu, a to jest cały ubin. Jeszcze nie puszcza. Jeszcze nie puszcza, jakby to powiedzieć, tych łuszczyn. Bez korzenia. Z korzeniem jest powyżej niż kolano. Nie, no nie mogę napatrzeć na ten ubin, jaki jest niesamowity. Na tym polu. Tu było przężyto wcześniej, które zniszczyłem i nie żałuję, bo przężyto byłoby takie jak tu, zachwaszczone. Chodzę trochę, będę miał mokre nogi, ale i tak wejdziemy. Tu już ten włochanie w dupie. Zobaczcie, co susza zrobiła. Poupalała trochę te zboże od spodu. Niestety. Liść. Tu jest liść flagowy. Co prawda
Był opryskany, ale i tak został porażony jeszcze. No, no i tu jest ten łan przężyta. No jest, nie jest złe, no jak na tą klasę ziemi, na ten nakład, który to był bardzo mały, naprawdę, bo to było w czystym składniku 85 kg azotu. To jest naprawdę nieźle. Mi się bardzo podoba. No ale ten łubin, nie no, to jest po prostu wow. Na ten łubin mógłbym patrzeć i patrzeć. Już się mogę czekać, jak to będzie się kłosiło. Kłosiło, znaczy się puszczało łuszczyny. Kurwa, klapka zgubiłem. Czekajcie. Przytul, ja pieprzona. Aż to będzie te łuszczyny puszczała. Najpierw kwiatki, potem te łuszczyny, wiadomo. No ale naprawdę będzie mega. Nie wiem, czym jest ta miotła spowodowana. Pryskałem dwa razy i ona i tak wyszła. Tam są, są pola po prostu. Jest pole tam, gdzie mam dzierżawę na przykład i tego na przykład problemu nie mam w ogóle. A pryskałem tylko raz. A tu pryskałem dwa razy na ten chwast. Dosłownie, no łąka się zrobiła. No co ja mogę powiedzieć? Plon zostanie pewnie zredukowany. Znaczy się już został zredukowany na pewno. W jakimś dużym stopniu. Nie wiem, jak wam trzymać. Tak telefon, czy tak? W jakimś dużym stopniu został zredukowany. No ale nie poradzę nic. Zrobiłem co mogłem. Zobaczcie, jaki tu jest łubin. Tu jest jeszcze wyższy. Tu jest jeszcze wyższy łubin. Niesamowite. Jestem po prostu pod wrażeniem tego łubinu. Chwastu nie ma, bo tu było, mówię, zboże oranek bardzo głęboko. Tu nie wyszedł chwast, ale tam mam. I to jest pół hektara tego łubinu. Jest tam kawałek pole dalej, na którym też jest łubin. A ten łubin nie jest już taki ładny. Idę to wam ogólnie pokażę. Chciałem wam powiedzieć, że jestem załamany tą sytuacją w tym przeżyciu u mnie. No to zaraz przyjdzie na bok na to przeżyto i problemu nie ma. I z tą miotłą. No ale niestety jestem zawiedziony strasznie. Tu wonie ciepło jeszcze. Jestem teraz na pszenicy. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Jaka ta pszenica oścista ma duże włosia. To jest ta pszenica, która się odbiła. Jest, co prawda, ta ekologia mi się wydaje, że wychodzi z zeszłego roku. Nie było pryskane tu Roundupem, bo na głęboko ranę. Ogólnie ciekawa. Ciekawa jest ta pszenica. No ona wygląda jak jęczmień na całym polu, nie? Takie ma cienkie włosia. Widzicie, taka trawa mi powychodziła na tym polu. Niestety idzie, będę czyścił te pola dość mocno teraz w tym roku. Naprawdę bardzo mocno. No tu nie ma, poza tą trawą, co się tam trafia, gdzie nie gdzie, no to jest pszenica. Pszenica jest dość ciekawa, no. Jest to pierwszy raz, jak się ją ścistą, no ale jest ładna ta pszenica. Naprawdę na to, co ona prezentowała sobą, jak żeśmy siali te nawozy, jak doskonale wiecie, o, przezumuję wam, no to jest dość ciekawa. No nie jest w pełnym słońcu, bo już jest pogoda 20 godzina i no chcę wam pokazać po prostu. Z tej pszenicy coś może będzie. Nie nastawiam się w tym roku w ogóle tak samo na plony jak w zeszłym. Ze względu na sytuację z nawozami, ale wydaje mi się, że nie stracę, bo te nawozy kupowałem po 2800, a saletrosan po 3300. Także o, idziemy ścieżką. No i wchodzimy w łan. Zobaczcie, no ta pszenica jest to. Tylko że widzicie, co się tu podziało. Zobaczcie. Pryskana była przed kłoszeniem. Te trójki nie dałem, ale te deszcze, które napadały tutaj u nas, zrobiły robotę. No, no zabawnie wygląda ten łan, bo dziwnie jest, się patrzy na pszenicę ościstą, tak? No jest to pierwszy raz, jak sieję tą odmianę pszenicy ościstej. Kłos ma fajny i te kłosy są wszystkie podobnej wielkości. Nie ma jakichś tam takich kłosków, gdzie by odrzucała jako poślad. Także jest nieźle, nie? No i idziemy na przężytko. Przężytko, jeszcze wam pokażę. Jesteśmy na tym przężycie i tu widzicie, miotu nie ma nic. Samo przężyto. I chwastu nie ma, ale strasznie poupalało też. Zrobiła ta susza, co 3 tygodnie ponad było bez deszczu. Zrobiła robotę. Na szczęście kłosy tu są no różnej wielkości. Tu jest nierówne bardzo pole, bo tu był ugor, ale jest czyste przede wszystkim to pole, oprócz tego owsa głuchego, którego tu jest bardzo dużo na tym polu, znaczy się dużo. No pojedyncze pąki, a według mnie to jest dużo. No i tam
Tak samo jest, ale nie ma tu w ogóle miotu. A tu pole obok, jakby ktoś ściany. No niestety taki rok. Nie mam, nie mogłem nic więcej zrobić. I tak, no jedziemy jeszcze w to przężyto. Ogólnie tu przężyto było, no bardzo wysokie było, ale niestety zginęło w tej miotle. Widzicie, bo przężyto fajne, zobaczcie jakie, bo przężyto ma tu kłosy. I tu naprawdę było ładne przężyto, zanim ta miotła po prostu tu weszła i to przężyto zanim tu znikło w tej miotle, nie? Widzicie, to zwierzyna chodzi, o, jest kurczę po pachę mi. Weź, jedz mi po pas. Z 1,50 m to ma. Widzicie, przebije się gdzie niegdzie, kombajn zweryfikuje. No a tu się nastawiam, że na 3 tony tego przężyta z ptara na tym polu u mnie, no bo to nieprawdopodobne, żeby takiej mnie tu jeszcze nie widziałem w życiu. Cały mokry jest. No ale łubin chociaż cieszy. Na tych polach to tak, przężyto, tu ten łubin, to przężyto to jest w ogóle nieporozumienie jakieś. Gdzieś gdzie się przybije przężyto. Na dzierżawie, no i ta pszenica jako tako. Obiecuję wam, że w przyszłym roku tu będą takie zboża, że będziecie po prostu w szoku. Naprawdę wam mówię, że ja wam wstawię jeszcze zdjęcie przybitki, jak to przężyta, jak te przężyta wyglądały i jak ta miotła ich, zanim ta miotła wyszła. Pokażę wam i zobaczycie, o co mi chodziło. Ja wam rzucę wcześniej też te zdjęcia. Pokażę wam zanim jak się wykusiło i jak te kłosy już budowało tak naprawdę, jak to wyglądało. Bo naprawdę było mega. No i co? To tyle, chciałem wam dograć końcówkę i jak to wygląda, chciałem wam pokazać. Będą żniwa. Niedługo skończy się ta gehenna i mam nadzieję, że nowy rozdział od września się zacznie na naszych polach i ceny nawozów jeszcze polecą w dół, bo ta cena ze zbożami, jak wiecie, nie jest jakaś, nie jest rewelacyjna, jest tragiczna wręcz. No ale jakby ceny nawozów spadły, to nowy rok można zacząć po prostu z nowymi nadziejami tak naprawdę i zobaczymy jak to będzie jeszcze. Mamy nadzieję, że się to się unormuje. No i to na pewno w październiku kupię RSM, czy Mateusz kupi, raczej też. I będziemy stosować RSM, polifoska, podsiew, wapno pójdzie tu 600 kg na hektar w granulacie, polifoski 200 kg podsiew, mam taki plan, no i zobaczymy jak to będzie. Także co, ja kończę i widzimy się w następnym odcinku z przejazdu bizonem do Stacha i wyciąganiem zbiornika, także trzymajcie się i do zobaczenia.